Hej, witam Cię ponownie. Madzia Wojaczek z tej strony Sztuka Zdobienia Paznokci w.pl. Mam pytanie do Ciebie. Mam do Was pytanie, skąd czerpiecie inspirację, jeśli chodzi o pomysły na zdobienie paznokci? Jeśli chodzi o pomysł na zdobienie. Czy to jest tak, że gdy klientka przychodzi do salonu, to macie już gotowe pomysły w głowie, czy to wychodzi już podczas pracy, kiedy robicie zdobienie klientce już na paznokciu i wtedy Wam się pojawia pomysł? Czy na przykład bierzecie pod uwagę preferencje klientki, sugerując się jej wyborem? Czy po prostu pokazujecie już gotowe katalogi klientce, które macie w zanadrzu? Skąd czerpiesz inspirację? Skąd czerpiecie inspirację? Czy czerpiesz inspirację na przykład z blogów? Na zasadzie masz określone zdjęcie, wybrane zdjęcie i tylko sobie podmieniasz kolory? Czy bierzesz na przykład inspirację z gazetek, tak? Na zasadzie krok po kroku? Czy masz jakieś swoje ulubione zdobienia, które wykonujesz najczęściej? Czy wolisz bardziej pracować na akrylu, wykonywać zdobienia akrylowe, czy bardziej byś poszło, bardziej idziesz na przykład w farbki? Jeśli chodzi o zdobienie paznokci, czy bardziej w akwarele? Jak to u Ciebie jest? Na pewno masz swoje jakieś takie ulubione preferencje. Co Ci się najlepiej wykonuje? Jakie wzory Ci się najlepiej wykonuje? I czy na przykład zostajesz przy starych zdobieniach? Czy starasz się iść do przodu, wymyślając nowe i na przykład eksperymentując? I czy zdarza Ci się tak na przykład, że masz brak pomysłu, tak? Masz pustkę w głowie i nie wiesz tutaj wymyślać, jaki pomysł? Ja Ci mogę podsunąć kilka pomysłów, skąd ja biorę inspirację, skąd ja czerpię pomysły. Kilka takich źródeł. To przede wszystkim patrz na to, co Cię otacza, tak? Ponieważ świat jest pełen inspiracji. I przykładowo idę do sklepu i na przykład widzę piękne pudełko perfum, tak? Jest piękne opakowanie perfum. I patrzę, a no świetnie, wzorek super, może tym się przyda na paznokcie, może będę mogła to przyłożyć jako szczerze na przykład wzorku. Więc jest jedna sugestia, patrz po prostu na kosmetykę, jeśli idziesz do sklepów, patrz na opakowania, jeśli idziesz do sklepów. Czym jeszcze mogłam Cię zainspirować? Przykładowo, idziesz ulicą, tak? Ja idę ulicą i widzę kwiatek i pierwsza myśl, która mam w głowie, to myślę, jakby to wyglądało na paznokcie, jak to przyłożyć na paznokieć? Czy jestem w stanie wykonać takie zdobienie paznokci, na przykład jak taki kwiatek, czy nie inny, który widzę gdzieś tam na ulicy? Przykład tutaj w UK, Wielkiej Brytanii, jest pełno na przykład salonów tatuaży. Także to, na co ja też patrzę, to są salony tatuaży, gdzie możesz sobie wybrać na przykład różne jakieś tam wzory. Nie wiem, jak jest w Polsce, jak jest u Ciebie, ale u mnie właśnie jest dużo salonów tatuaży. Możesz na przykład czytać jakieś gazety, możesz na przykład czytać gazety mieszkaniowe, niekoniecznie to muszą być gazety do stylizacji paznokci, ale na mieszkaniowe, gdzie masz dużo różnych designów, masz dużo różnych wzorów na zasadzie wzory zasłon, tak? Wzory na lampie, na kloszu i tym podobne, że na dole obrazy, które na przykład które wiszą na ścianie, możesz czerpać z tego wzory. Inna rzecz, co Ci mogę polecić, to gdy idziesz ulicą, to rób na przykład fajne fotki, zdjęć, obrazów. Możesz znaleźć ciekawe wzorki, na przykład przeglądając swoją szafę z ubraniami, tak, swoje ubrania. Możesz przeglądać na przykład nadruki na koszulkach, na kubkach, na talerzach. Szukaj wokół siebie inspiracji. Możesz szukać właśnie wzorów na przykład gotowych kosmetyków. Możesz przeglądać gazetki z modą, możesz przeglądać sklepy z biżuterią. I jak to jest u Ciebie? Czy pozostajesz w klasyce, czy na przykład czy właśnie idziesz do przodu i eksperymentujesz? Proszę, napisz w komentarzach, jestem ciekawa, jak to u Ciebie wygląda. Pozdrawiam Cię serdecznie, do usłyszenia, cześć!